Wiesława Kubów, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, sekretarz Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w gminie Łukowa. Znajdujemy się na cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się dwa pomniki z końca XVIII wieku. Jeden z nich to jest nagrobek miecznika warszawskiego z 1791 roku. Jeden z najstarszych w Polsce, dlatego że na Powązkach najstarszy nagrobek jest z 1794 roku. W ciągu 19 lat działalności Społecznego Komitetu udało nam się odremontować, odnowić około 120 pomników na ogólną sumę 165 tysięcy. Na taką społeczność wiejską, która ma 4,5 tysiąca, to jest dużo bardzo, ale dzięki temu, że właśnie kwestarze bardzo chętnie włączają się w tę akcję, zawsze też ci ofiarodawcy nie szczędzą pieniędzy. Dlaczego ja muszę? Tutaj moje korzenie wywodzą się z Łukowej, mieszkam w Zamościu, także mam przyjemność popatrzeć na te pomniki bardzo stare, które zawsze tam mi rodzice czy dziadkowie upiadali, co to tam tym z kołyską, także no, warto. Warto na pewno. Kwestuję już piąty rok. I proszę powiedzieć, jak wygląda w tym roku ta kwesta? No przede wszystkim pogoda nam dopisała, a i ludzie zaczynają być hojni, bo zaczynamy to dzień wcześniej, prawda? No i widzimy, że jest zainteresowanie, no i każdy widzi, co się zrobiło, prawda? Dlatego jest duży odzew społeczny, każdy co może wrzuci, każdy grosik, prawda? I tym sposobem zbieramy co roku jakąś tam kwotę i możemy to przeznaczyć na odbudowę danego zabytku. Mam za zadanie rozdawać każdemu, kto da pieniądze, ulotki, w których są opisane początki komitetu zbierającego pieniądze na odnowę pomników na cmentarzu. Każdy stara się wrzucić cokolwiek może, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale każdy stara się pomóc.